i oleje syntetyczne dostępne na rynku to takie same 100% syntetyki, czy być może należy doszukiwać jakichś różnic między nimi. Proszę zapamiętać, że użycie określenia syntetyczne nie oznacza tu jednak, że mamy do czynienia z olejami powstałymi na bazie syntetycznej. Witam w kolejnym odcinku na kanale R2D. Analizując lepkość oleju silnikowego w trakcie eksploatacji, warto znać różnicę, czym poszczególne oleje różnią się między sobą z punktu widzenia użytej bazy olejowej. W tym odcinku sprawdzamy, czy wszystkie oleje syntetyczne dostępne na rynku to takie same 100% syntetyki, czy być może należy doszukiwać jakichś różnic między nimi. Odpowiedzi poszukamy poprzez prezentację ciekawostek o bazach olejowych, w tym zaprezentuję Wam konkretne narzędzie do weryfikacji bazy olejowej Waszego oleju. Zaczynajmy! Ciekawostka numer 1. Typowy olej silnikowy składa się z bazy olejowej około 70-90% oraz dodatków uszlachetniających do 30% objętości oleju. Ciekawostka numer 2. Klasyczne oleje mineralne powstają zwykle na bazie, która stanowi mieszaninę bazy z grupy pierwszej oraz bazy z grupy drugiej. Co to za bazy? Baza z grupy pierwszej to najprostsza, najtańsza w używaniu i dziś już praktycznie nieobecna na rynku w formie samodzielnie występującej. Baza z grupy drugiej, doskonalsza forma bazy mineralnej powstająca już w procesie hydrokrackingu, czyli w procesie głębokiego przerobu ropy naftowej. Proces powszechnie stosowany w zakładach rafineryjno-petrochemicznych. Baza z tej grupy zapewnia większe możliwości zastosowania oleju w stosunku do bazy z grupy pierwszej. Proporcje baz z grupy pierwszej i drugiej są różne i określają jakość oleju oraz jego żywotność. Im lepszy olej mineralny, tym większy udział w jego ogólnej bazie mineralnej ma baza z grupy drugiej. Oleje takie zwykle stosowane są w motoryzacyjnych klasykach i tak zwanych oldtimerach. Ciekawostka numer 3. W klasyfikacji baz olejowych stosowanych do produkcji olejów silnikowych grupę trzecią stanowią bazy hydrosyntetyczne, czyli bazy wyprodukowane nadal z ropy naftowej, jednak już przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Bazy z tej grupy charakteryzują właściwości fizykochemiczne podobne do tych, jakie posiadają bazy syntetyczne, ale nie takie same. Oleje stworzone z dużym udziałem baz z grupy trzeciej nie powinny być uważane za oleje syntetyczne. Producenci bardzo często posługują się terminami bliskoznacznymi, które mogą wprowadzać kierowców w błąd, np. oleje powstałe w technologii syntetycznej lub opatrywane dopiskami w rodzaju Synthetic Technology, HC Synthesy, Hydrocrack. Warto zapamiętać, że użycie określenia syntetyczne nie oznacza tu jednak, że mamy do czynienia z olejami powstałymi na bazie syntetycznej. Oleje takie de facto powinny być określane mineralnymi lub, jeśli odpowiednią część ich bazy stanowią bazy syntetyczne, olejami półsyntetycznymi. Ciekawostka numer 4. Syntetyczne bazy olejowe tworzą dwie grupy, czwarta i piąta. Bazy olejowe syntetyczne powstają na drodze skomplikowanych reakcji chemicznych, syntezy chemicznej węglowodorów, a wytwarzane są nie z ropy naftowej, ale z gazu ziemnego. Grupa czwarta. Bazy syntetyczne z tej grupy to tzw. bazy PAO, skrót od polialfaolefin, a rzadziej POE i PAK. Polialfaolefiny to doskonałe jakości bazy syntetyczne, całkowicie nasycone i nie zawierające związków siarki. Przynajmniej takie są założenia. Grupa piąta, baza syntetyczna składająca się głównie z estrów oraz wszystkiego tego, czego nie można przyporządkować do żadnej z pozostałych czterech grup. Estry doskonale znoszą nawet najwyższe temperatury, jednak nigdy nie są stosowane samodzielnie. Estry same w sobie nie są w stanie połączyć się z dodatkami niezbędnymi do produkcji olejów. Wymieszanie ich z bazami PAO pozwala osiągnąć bazę najdoskonalszą, jaką do tej pory udało się stworzyć przemysłowi rafineryjnemu i chemicznemu. Ciekawostka numer 5. Warto wspomnieć jeszcze o technologii GTL. To proces otrzymywania baz olejowych z gazu ziemnego. Baza ta charakteryzuje się 99,5% czystością i nie zawiera, w przeciwieństwie do baz z ropy naftowej, praktycznie żadnych zanieczyszczeń. GTL nie jest uznawana jako baza prawdziwie syntetyczna ani z technicznego, ani z prawnego punktu widzenia. Ciekawostka numer 6. Koszt olejów wyprodukowanych przy większościowym udziale baz syntetycznych jest większy w porównaniu z olejami mineralnymi czy półsyntetycznymi. Za to otrzymujemy właściwości niedostępne dla mieszanek baz z grupy od 1 do 3.
Z punktu widzenia tematyki tego kanału warto podkreślić, że dzięki zastosowaniu w pełni syntetycznych olejów bazowych niemal nie występuje w oleju silnikowym obniżenie odporności na ścinanie i w konsekwencji utraty lepkości. Ciekawostka numer 7. W Polsce nie ma przepisów rozróżniających oleje syntetyczne od olejów produkowanych w technologii syntetycznej. Przepisy w wielu krajach, w tym w Polsce, pozwalają na nazywanie 100% syntetycznymi wszystkich olejów skonstruowanych na bazie hydrokrackingowej z nawet niewielkimi dodatkami baz 4 czy 5 grupy. Niemcy są prawdopodobnie jedynym krajem na świecie, ta informacja jest do zweryfikowania, w którym ustawodawca określił definicję oleju w pełni syntetycznego. Olejem w pełni syntetycznym można nazwać olej, który w swojej bazie ma 100% oleju z grupy 4 i grupy 5. Z zaznaczeniem, że mowa o bazie, a pozostają jeszcze dodatki uszlachetniające, które mogą zawierać oleje z różnych baz. Zobaczmy, w jaki sposób różnią się etykiety olejów dostępnych w Niemczech poprzez eBay niemiecki od etykiet z rynku polskiego poprzez chociażby Allegro. Eksperyment na przykładzie trzech popularnych marek olejowych. Różnice dotyczą w zasadzie wyłącznie terminu Full Synthetic, 100% Synthetic, który w Niemczech nie może zostać użyty, bo jest niezgodny z prawdą. Ciekawostka numer 8. Czy na etykiecie oleju znajdziemy informację, jaka została użyta dokładnie baza olejowa? Nie bardzo. Można ją znaleźć w karcie charakterystyki, przy czym jest ona trochę zamaskowana. Narzędziem weryfikacyjnym przy badaniu składu bazy olejowej mogą być numery CAS. Są to oznaczenia numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykańską organizację Chemical Abstract Service, pozwalające na identyfikację substancji. Wystarczy poznać listę najczęściej używanych składników do produkcji olejów silnikowych. Bazując na materiale udostępnionym przez autora kanału La Taberna del Motor, źródło podaję poniżej, poznamy listę kodów, która nie jest wyczerpująca, ale w znacznym stopniu pomaga rozwiązać zagadkę. Grupa mineralna, grupa 1 i 2, to następujące numery CAS. Grupa trzecia, hydrokrackingowa, to numery CAS takie jak. Grupa 3+, czyli grupa GTL, gaz do cieczy, to następujące kody. Grupa 4, grupa PAO, to następujące kody. I w końcu grupa 5, to takie numery CAS jak. Możemy jeszcze rozszyfrować dodatki ZDDP, dodatki antypoślizgowe, modyfikatory tarcia i modyfikatory lepkości. W tym miejscu przeskanujmy kilka wybranych kart charakterystyki. Pokażę, w którym miejscu znajdują się te numery CAS i w którym miejscu znajdują się zawartości procentowe poszczególnych substancji, które zostały użyte do bazy olejowej. Ciekawostka numer 9. Dysponując danymi z kart charakterystyki, można zagregować w tabeli zbiorczej informacje na temat użytej bazy w najczęściej stosowanych olejach silnikowych. Taka tabela została już przygotowana na kanale YouTube Fix and Drive. Można znaleźć tabelę z informacją na temat bazy w najczęściej stosowanych olejach silnikowych. Dodatkowo autorzy policzyli wskaźnik jakości użytej bazy. Niestety nie znalazłem informacji, jak dokładnie był liczony ten wskaźnik. Jest wyłącznie adnotacja, że im mniejsza liczba, tym użyty olej bazowy jest z wyższej grupy, to znaczy lepszy. Jest również adnotacja, że nie wszyscy producenci podają potrzebne parametry do wyliczenia tego wskaźnika. Natomiast moim zdaniem jest to bardzo dobry materiał do dyskusji na temat baz olejowych, zaznaczeniem, że prezentowane zestawienie wymaga weryfikacji i aktualizacji. Ciekawostka numer 10. Konfrontacja baz z grup od 1 do 3 z grupami 4 i 5 jest stosunkowo łatwa.
Natomiast konfrontacja grupy 3+, GTL, z PAO, estrami pozostawia większe pole do popisu. Można porównywać te grupy z punktu widzenia takich parametrów jak płynięcie na zimno, utlenianie, czyli stabilność oksydacyjna. Można brać pod uwagę wskaźnik lepkości, rozpuszczalność dodatków, neutralność dla uszczelek, smarowność. Większość różnic, które zidentyfikujemy, można minimalizować dodatkami uszlachetniającymi albo poprzez miksowanie wybranych baz. Mam nadzieję, że teraz będziecie w stanie samodzielnie zweryfikować, ile bazy syntetycznej jest w waszym 100% oleju syntetycznym. Dziękuję za wspólne drążenie tematyki olejowej i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!